Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie 7 grudnia i rozpoczynamy 7 vlogmas. Ja właśnie wstałam, ogarnęłam się, mamy godzinę 7:23, za jakieś 10 minut będę musiała wyjść. W ogóle jest jeszcze tak ciemno na dworze, mi się tak źle wstawało. Jest też dużo, dużo śniegu, chyba znowu popadało i jest mróz, także masakra, lodowato. I co? I dzisiaj idziemy do szkoły, co prawda tylko na 2 lekcje z 6 chyba? Tak, z 6, z racji, że później wychodzę i jadę na tatuaż, dokładnie tak, a ja to będę was informować na bieżąco. Póki co jadę na polski, pani może pytać, więc mam nadzieję, że sobie poradzę. Mamy teraz lektury jako lektury mamy teraz proces, więc więc muszę się jeszcze trochę pouczyć w samochodzie i w ogóle na przerwie. Także i później jeszcze mam jeden woz, więc na niego pewnie pójdę. I co, pokażę wam teraz, co jest tą ubrana i będę wychodzić do szkoły. Okej, a więc mam na sobie taką bluzę z napisem No Bad Days. Ona jest z Bershki, spodnie z H&M-u, pasek ze Stradivariusa i długie skarpetki z Diesla. No i teraz lecę już do szkoły, zabieram tym razem kamerę, bo będzie mi później potrzebna, także widzimy się później. Moi drodzy, jestem już na rynku, ale studio jest jeszcze zamknięte, także idę się przejść na jarmark. Zjadłam oprócz tego przed chwilą pączka, stara pączkarnia we Wrocławiu na rynku. To są najlepsze pączki, jakie kiedykolwiek jadłam, zwłaszcza tam malinowe. A teraz zobaczę jeszcze, jak jarmark wygląda. Jak jest jasno, bo dawno w sumie nie byłam. No, na jarmarku jak było jasno, ale wygląda równie pięknie. Dzisiaj w ogóle jest tak lekki mrozek i jest tak chłodnawo i jest dość klimatycznie. No i oprócz tego śnieg gdzie niegdzie leży, także bardzo fajnie. Dzień dobry moi drodzy, wróciłam jakiś czas temu do domu i zaraz chętnie wam wszystko opowiadam o tatuażu, jak spędziłam dzisiejszy dzień. Otworzymy sobie kalendarze, pokażę wam jeszcze jedną paczkę, pokażę wam oczywiście tatuaż, ale najpierw mam korepetycję z angielskiego, także wracam do was za chwilę. Okej, moi drodzy, a więc właśnie skończyłam korki, mamy godzinę 20:17 i co? Byłam dzisiaj na tatuażu, tak jak widzieliście, przebitki. Teraz ten tatuaż jest zakryty folią, ale jak będę się szła kąpać, to wam go pokażę, z racji, że tą folię będę zdejmować i wtedy sobie założę taką folię spożywczą na noc. I co? I jeśli chodzi o tatuaż, to miałam go dzisiaj na 10:30 i robiłam go do godziny 15, czyli no 4,5 godziny. No, więc bardzo długo, to był najdłuższy mój tatuaż, miałam robione 2 tatuaże. Jedne to były kwiatki, które zaraz zresztą zobaczycie, a drugie to były 2 serduszka tutaj na ręce, jedno serduszko narysowane całkowicie przez moją mamę i drugie serduszko całkowicie narysowanego przez mojego tatę, czyli po prostu serduszka narysowane od ręki od moich rodziców, dane je tatuatorowi, tatuator je odbił na kalkę i kalka została odbita na moją rękę, no a tatuator to po prostu wytatuował i tak to właśnie powstało. No te serduszka chyba robiliśmy z 10 minut, a reszta to całe te kwiatki, bo one były naprawdę duże, cieniowane i to był mój największy tatuaż, jaki teraz mam. I bardzo mi się podoba, ale to jaki to był ból. Powiem wam, że ja myślałam, że jestem odporna na ból tatuażowy, ale to dlatego, że nigdy nie miałam takiego dużego tatuażu. I po prostu wiecie, jak na początku pierwsza, druga godzina minęła, spoko, przeżyłam ten ból, jakoś nic nie bolało, to później, jak już pani zaczęła to poprawiać, jeszcze zaczęła cieniować, to po prostu ja się tam kręciłam na tym krześle, jeszcze mnie tak tyłek bolał, bo jednak siedzieć 4,5 godziny w jednym miejscu, zrobiliśmy tam jedną przerwę na siku i w ogóle, ale tak to tak wyglądało, że siedziałam cały czas.
No, ale jestem zadowolona bardzo z efektu końcowego, właśnie taki, jaki chciałam, także zaraz oczywiście Wam wszystko pokażę. Dostałam też od nich prezent, oto gdzie robiłam. Robiłam w studiu tatuażu Kos Tatu we Wrocławiu u Ani Coxy, chyba tak to się czyta tą nazwę. I dostałam właśnie od nich prezenty, proszę bardzo, takie cukierki z jakiejś manufaktury. Tutaj w ogóle na tych cukierkach jest napisane Kos. Możemy sobie przetestować takiego jednego, bo jestem... W sumie ciekawa, bardzo ładnie pachną, nawet przez opakowanie. Ale dobre. Bardzo dobre. Oprócz tego dostałam, uwaga, kubek. Ja jeszcze tego kubka nie widziałam. Let's see. Tak on się prezentuje. Tutaj jest logo, a tutaj napis. Spoko, na pewno się przyda, ja kubki lubię. Dostałam też odznakę dzielnego pacjenta. Fotkę, którą pani zrobiła polaroidem. No i super. Także to wszystko, moi drodzy, co tutaj z prezencików dostałam. Tatuaż Wam pokażę oczywiście pod koniec tego filmiku, bo wtedy będę szła się kąpać, a teraz nie chcę zdejmować, ale w sobie otworzymy kalendarze adwentowe. Także zapraszam Was właśnie na tą czynność. Dobra, jak już mam tak blisko, to zaczniemy od kalendarza mojej mamy. Uwaga, uwaga, siódemka. Zobaczmy, co tutaj jest. Okej, okay, jakaś biżuteria. Tak w sumie powiem, że jak dzisiaj wyciągam i tak sobie podniosłam, to było to dość lekkie. I sobie pomyślałam, ciekawe, czy to będzie jakaś biżuteria. O, proszę bardzo. Taka świąteczna laseczka. Przesłodziutka. Będzie noszona na pewno. Sephora mamy na górze, więc przechodzimy do niej. Siódme okienko. Dzisiaj takie turbo, turbo malutkie. A nie, mamy, moi drodzy, cień. I to też taki bardzo ładny, świąteczny cień. Proszę bardzo, tak się prezentuje ten cień. Wygląda bardzo ładnie. Zobaczmy, jak z pigmentem. Okej, tutaj ładnie wygląda. W kamerze, jak zwykle, średnio widać. Bardzo ładny cień. Serio, mega ładny. Taki świąteczny, na imprezy też jakieś sylwester czy coś w tym stylu. Spoko. Bardzo ładny, ale bardzo podobny do tego, co był ostatnio w NYXie, tylko że taki bardziej srebrny niż różowy. Teraz czas na NYXa. Uwaga, uwaga. I mamy kolejną pomadkę. I jest to kolejna pomadka nie w moim kolorze. Proszę bardzo, kolor się nazywa Cinnamon Roll. I jest paskudny. Nie no, w sumie nie jest taki zły. Taki brązowy, bo jest to błyszczyk. Dzisiaj mamy Kinder Bueno, ale zasłodziłam się już tymi cukierkami z Kos, więc już nie będę jadła dzisiaj. Zobaczmy, co jest w środku. Ulala, kolejny krem do rąk. Tym razem kokosowy. Proszę bardzo. Ja bardzo lubię też kokosowe kosmetyki, także na pewno się wykorzysta. Powiem Wam, że strasznie mnie dzisiaj wymęczył ten tatuaż i czuję się teraz taka senna. Dobrze, że w ogóle moja pani, w sensie niedobrze, że moja pani z polskiego się rozchorowała, ale dobrze, bo chociaż nie muszę się uczyć na jutro na polski aż tak bardzo zakuwać, bo miałabym jutro sprawdzić, no tak to jej nie ma jutro. Dzisiaj mamy śliwkowy. Nie wiem, czy taki już mieliśmy, czy nie mieliśmy, ale mamy śliwkowy. Wydawało mi się, że już mieliśmy śliwkę. Ale to było wszystko, jeśli chodzi o kalendarze adwentowe. Boże, jaka jestem śpiąca. Masakra. Okej, moi drodzy, a więc idę się zaraz kąpać, więc najwyższy czas zdjąć to, co mi pani tutaj zdziałała. Ja ogólnie nie przepadam za takim foliowaniem. Odkąd używałam Second Skina, uważam, że to jest największa wygoda ever i nie rozumiem, dlaczego, jak już coś takiego super istnieje, coś, co masz i po prostu nie musisz się przejmować dziarą przez kilka dni. Second skin to jest po prostu jakby taka taśma bardzo przylepna do skóry, przez co się nazywa second skin, jako że druga skóra. I jest naprawdę mega wygodne, bo nie musicie przez ten kilka pierwszych dni, tak 3 dni, nie musicie w ogóle, a te 3 dni są najgorsze, musicie cały czas kontrolować tą dziarę, cały czas musi być nawilżona i tak dalej. I nie rozumiem, czemu jak istnieje coś takiego jak second skin, wciąż studio tatuaży, niektóre z tego nie korzystają, bo to moim zdaniem jest naprawdę coś super, które ułatwia wszystkim po prostu opiekowanie się dziarą. Więc nie rozumiem, czemu jeszcze z tego nie korzystają, ale okej. Może jeszcze potrzebujemy po prostu czasu i tak dalej. Może nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą. Mogłam sobie powiedzieć dzisiaj w studiu. Może mieli, ja po prostu nie podzielili się. Nie wiem, ale dobra, ściągam. Jestem w ogóle trochę rozwalona, bo prawie zasnęłam w ogóle na łóżku. Ale uwaga, zdejmuję to. Trochę mi się przykleiło do skóry.
boję się to zdjąć, to jest takie straszne. Ja w ogóle nie lubię dotykać i patrzeć na takie świeże dziary. Okej. Muszę to wydłucić. Ona jest teraz mokra, bo wiadomo, moja skóra teraz wydziela po prostu to, co się tam do niej dostało. Oprócz tego pod tym jest ciepło, więc też skóra się poci, ale tak się prezentuje ten tatuaż. Może pokażę wam na zbliżeniu. Proszę bardzo, są to takie kwiatuszki. No moim zdaniem wyglądają przepięknie, zobaczcie. Oczywiście moja kamera jest pierdzielnięta i nie chcę złapać na to ostrości wszystko, ale no wygląda przepięknie. A tutaj mam te serduszka narysowane przez rodziców. Nie są one idealne, ale mi się mega podobają i przynajmniej będę miała już do końca życia pamiątkę. Proszę bardzo, idę teraz pokazać rodzicom. Okej, moi drodzy, a więc ja się właśnie wykąpałam, umyłam tatuaż i teraz czas go nabalsamować. Mam tutaj taki Easy Tattoo, dlatego że nie mogłam znaleźć Bepantenu. Zawsze już mam Bepanten, to jest taki krem do pupy dla dzieci. I co? I smaruję to. Trochę mnie to piecze, powiem szczerze, bo byłam się pod dość ciepłą wodą. I Jezu, ja tak nie lubię robić takich rzeczy, to jest dla mnie okropne, serio, nienawidzę po prostu. Ogólnie zajmować się takimi świeżymi dziarami, bo one, to jest dla mnie strasznie nieprzyjemne. To jest jedna rzecz, która zawsze mnie zniechęca do robienia tatuażu. Hejka, moi drodzy, mamy kolejny dzień, ale ja się właśnie podczas montowania tego vlogmasa dowiedziałam, że poszłam wczoraj spać i nie nagrałam zakończenia, także chciałam się z wami pożegnać. Oprócz tego wstawiłam wczoraj na Insta Stories tatuaż i bardzo się cieszę, że wam wszystkim się podoba. Serio, nie dostałam żadnego negatywnego komentarza, a zawsze chociaż na jakiś jeden tatuaż dostawałam, że coś tam, że jestem za młoda, albo że brzydki, czy coś w tym stylu, a tutaj każdy wyraził swoją opinię, że mu się podoba, chociaż też bardzo dużo osób myślało, że prankuję was, że robię sobie żarty, że to był tatuaż taki schenny albo taki odbity, ponieważ mówiłam wam na poprzednim vlogmasu, że będę robiła serduszka. I tak, to prawda, ale jeżeli byście słuchali mnie uważnie, wiedzielibyście, że robię i serduszka, i coś jeszcze, jeden taki większy tatuaż. No i serduszka mam, są tutaj cały czas, no i jest też tutaj właśnie, już ze mną wróciło ze szkoły, ale to dowiecie się jutro, bo jutro wleci kolejny vlogmas z dzisiejszego dnia. I ten tatuaż się ma bardzo dobrze, także to nie był prank. I co? I to tak naprawdę tyle, co chciałam wam powiedzieć. Pytajcie się też, czy ten tatuaż ma jakieś znaczenie, czy coś w tym stylu. Serduszka oczywiście tak, będą mi się zawsze już tylko kojarzyć z moimi rodzicami, z racji, że oni rysowali. A jeśli chodzi o kwiatki, to znalazłam po prostu wzór na Pinterestie. Mi się ogólnie mega podobają tatuaże mojej mamy, róże. I widziałam też na TikToku taką dziewczynę, która miała cały rękaw w różach, nawet taki jeszcze większy od mojej mamy, bo aż wchodziło jej tutaj i na szyję. I mega mi się to podobało, jak się to podoba I mega mi się podobało, jak to wygląda ogólnie, kwiaty na rękach, na nogach, jako tatuaże. I stwierdziłam, że zacznę sobie po prostu szukać jakiegoś tatuażu i znalazłam właśnie takie dwa hibiskusy, które były jakby ze sobą połączone i chciałam zrobić te hibiskusy. Jak się wysyła dziarę do tatuatora, to on nie robi dokładnie kalki z tego, co było, ponieważ no jest to tak naprawdę plagiat, także takich rzeczy się po prostu nie robi. No i moja tatuatorka przygotowała mi dwa tatuaże. Jeden to właśnie były hibiskusy, a drugie to właśnie były takie zwykłe kwiatki z takimi środkami. No i oprócz tego tutaj jakieś takie kuleczki, było ich więcej, ale ja poprosiłam tam, żeby mi niektóre rzeczy powymazywała. Także ten tatuaż tak naprawdę nie znajdziecie go nigdzie, bo nie jest nigdzie dostępny. Był to jej rysunek, także no. No i to tyle, co chciałam powiedzieć. A więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego vlogmasa. Widzimy się już jutro, do zobaczenia, cześć!